No i siemanko moi drodzy, po niemal 3 tygodniach przyszedł czas na małą recenzję odnośnie kawy od Golden. Tutaj mamy smakowe, tutaj mamy herbatkę z ashwagandą, 300 mg w 5 gramach. Ale zanim przejdziemy do podsumowania tutaj kawy, najpierw jeszcze chciałbym poruszyć jedną kwestię. Ostatnio udałem się teraz do restauracji na śniadanie i pomyślałem sobie, kurczę, w sumie dlaczego by nie nagrać jakiejś tutaj serii takich odcinków i podzielić się z Wami, gdzie warto zjeść tutaj w Krakowie, czy również w innych miastach. Nie ukrywam, że lubię dla Was nagrywać, ostatnio tego czasu mam dosyć mało, ale to mnie nie zniechęca w żaden sposób, nie demotywuje, tylko wręcz przeciwnie, chcę jeszcze więcej wkładać od siebie w to wszystko i mimo dużego natłoku pracy wykorzystywać każdą minutę swojego czasu. Padła tutaj na Instagramie ankieta, kto mnie nie obserwuje, może tutaj gdzieś podam odnośnik, czy nagrać taką serię, czy bylibyście zainteresowani takim czymś. W ramach możliwości raz w tygodniu będę starał się tutaj udać do jakiejś restauracji, aby zjeść nowe danie, przetestować nową restaurację, no i podzielić się swoją opinią. Także już teraz, jeżeli macie jakieś propozycje ciekawe w Krakowie do przetestowania jakieś miejsca, piszcie w komentarzach, a na pewno tam się udam. I aby nie marnować czasu, w niedzielę udałem się tutaj do pierwszej restauracji James Cook w centrum Krakowa, która słynie z naleśników z całego świata. Niestety tego dnia nie miałem przyjemności spróbowania, ale za chwilę zobaczycie wszystko. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie tutaj restauracji, bardzo fajnie się tutaj komponuje, cała aranżacja. No naprawdę, tutaj duży plus za wszystko. Jeżeli chodzi o kartę menu, śniadania, uważam, że bardzo dobre ceny jak na krakowski tutaj rynek. Jajecznice po 15-16 zł, tutaj mamy kartę dań właśnie z naleśnikami z całego świata. Możecie zobaczyć różne połączenia na słodko, na słono, wytrawne, z Azji, z Europy. Ja tego dnia zdecydowałem się tutaj na szakszułkę z bekonem, do tego koszyk pieczywa, jakieś tam masełko. Bardzo dobre, świeże pieczywo mają, ale o tym powiem jeszcze za chwilę. Jeżeli chodzi o szakszułkę, bardzo fajnie przyrządzona, z 3 jajek, do tego bekon. Mogli chwilę bardziej przetrzymać, bo to białko nie do końca się ścięło i jeszcze troszeczkę wody było na spodzie. No ale smakowo na duży plus, naprawdę dawno nie jadłem takiej dobrej szakszułki. 8, 8,5 na 10 miałbym mógł tutaj dać, no i to pieczywo, po prostu poezja. 3 rodzaje pieczywa, widać świeże, mięciutkie, no i to masełko, klasyk. Później przeszedłem tutaj do pracy, kawka, mleko, no ale tu niestety duży minus. Mleko podali niemal w takiej filiżance jak ta kawa, widać, że nie jest do tego przystosowana, ciężko było to nalać. No i smakowo, żałuję, że nie spróbowałem samej kawy, a potem dolałem mleka. No bo tak szczerze mówiąc nie zrobiła tutaj za bardzo szału, średnia ta kawa była smakowo, no nie będę ukrywał. Jeżeli chodzi o podsumowanie tej restauracji, aranżacja jak najbardziej tutaj na plus, tutaj bym dał 8 spokojnie na 10, bardzo fajnie to wyposażone. Jeżeli chodzi o obsługę, no i całe funkcjonowanie, tutaj duży minus, 6 na 10, bardzo dużo pomyłek, dziewczyny z recepcji przyniosły pani kawę obok mnie, pani chciała z mlekiem, dostała czarno, później to mleko donosili, za chwilę poszło zamówienie tam z 2 stolików, dziewczyny przyszły, nie wiedziały, która do którego stolika ma iść, okazało się, że nie tam podali dania, także jeżeli chodzi o całe tutaj funkcjonowanie, no nie za bardzo tutaj przebiegło to, myślę, że 6 na 10 to jest takie totalne max, to jest jeszcze do dopracowania. Jeżeli chodzi o samą szakszułkę, no tutaj pozytywne wrażenie, jak najbardziej, bardzo smaczna. Troszeczkę te białka tutaj nie do końca były ścięte, mogli ją chwilę dłużej przytrzymać, ale pieczywo perfekto. Myślę, że bym dał nawet 9 na 10, gdyby nie, mówię, te lekko niedocięte białka. Także 8 na 10 szakszułka, jak najbardziej tak. Podsumowując całą restaurację, gdyby nie ten fakt tej obsługi, no to byłoby to około 8, ale za to schodzimy na 7. Jedzenie bardzo smaczne, cała obsługa 7. Na pewno się tam jeszcze wybiorę na naleśniki, bo pancake'i też widziałem jak nosili. Kwota 14 zł chyba, jak dobrze pamiętam. A 3 takie duże placki z bananem na śniadanie, czy w ciągu dnia. Na pewno pójdę tam jeszcze raz i nagram kolejny materiał odnośnie tych naleśników. Bo w Krakowie szczerze jadłem już w 3 miejscach i w żadnym nie jadłem dobrych, takich prawdziwych naleśników. Także tu jest kwestia na pewno jeszcze do przetestowania i nie ominę tego. Dajcie znać, co myślicie właśnie o takich recenzjach odnośnie restauracji, gdzie warto tutaj się udać, co warto zjeść, bo może okazać się tak, że te naleśniki na przykład będą beznadziejne, ale ta szakszułka jest tutaj super, jeżeli chodzi o kwestię śniadania. Także czekam na opinię w komentarzach. No a teraz zabieramy się za podsumowanie w sumie tej kawy. No bo najwyższy czas. Nagrywałem materiał, jak to wszystko wygląda, może tutaj podam odnośnik. W ramach przypomnienia,
kawa od Goldena. Ja miałem w takich saszetkach po 20 gramów, różne smaki, wszystkich jest 13. W 5 gramach kawy 264 mg kofeiny, także dosyć sporo. Tylko teraz podstawowa kwestia. Producent tutaj podaje 5 mg na porcję. Jest to, uważam, zdecydowanie na mało. Rozrabiałem to w małych filiżankach, no i minimum ta porcja 10 tam musiała lecieć, bo nie był wyczuwalny aż tak mocno ten smak. Także na pewno te dawki trzeba tutaj zwiększyć. Jeżeli robicie w filiżance, w szklance, no to te 10 gramów, nawet 15, uważam, że jest to takie minimum. Czyli bardziej bym tutaj porównywał do standardowej kawy, tylko że mamy z dodatkiem smaku. Czyli traktujemy ją jak po prostu zwykłą, normalną kawę. Jeżeli chodzi o samą kawkę, zrobiłem test na dwa sposoby. Pierwszy to był na zasadzie, że próbowałem każdego dnia inną. No ale co się okazało? Tutaj jest lista, oczywiście wszystkie numerki były zapisywane smakowo. Przykładowo orzech był 7 na 10, adwokat 6 na 10, czekolada wiśnia 8 na 10, ale potem na koniec wybrałem te najlepsze, ustawiłem koło siebie i próbowałem jeszcze raz. Co się okazało? Wanilia, która miała 8,5 przy takim codziennym spróbowaniu, później spadła na 6, gdy porównałem ją tutaj z innymi. Więc jeżeli chodzi o takie podsumowanie smakowe, która mi najlepiej tutaj przypadła do gustu, no to zdecydowanie biała czekolada 9 na 10, czekolada wiśnia 8 na 10, no i jeszcze petit beurre, czy jak to tam się nazywa, 8 na 10. To są chyba takie trzy moje najlepsze typy. Może tutaj z boku jeszcze wrzucę tą listę, abyście mieli podgląd, jak według mnie wypada jaka kawa. Żałuję tylko, że nie zamówiłem tutaj jeszcze typowej takiej czarnej fusiary, no bo na śniadanie do jajecznicy piję sobie kawę z mlekiem. No smakowa z mlekiem tutaj nie za bardzo, ale na pewno jeszcze zamówię zwykłą czarną, zobaczę jak ona smakuje tutaj na tle innych, bo w tym momencie piję przeważnie lavazze. Kolejna kwestia, herbata. To jest totalna petarda, w 5 gramach 300 mg ashwagandy, na lepszy sen, przed spaniem po prostu wjeżdża idealnie. No i widać jakość tego produktu, nie jest to rozdrobniony jakiś tam syf, tylko normalnie widać kawałki owoców, całe liście. Naprawdę produkt z górnej półki. Ja tutaj smak miałem Fruit Paradise, bardzo smaczna. Również mogę to polecić, jeżeli chodzi o kwestie smakowe. No i stosując 10 gramów mamy praktycznie zapotrzebowanie na ashwagandę wykorzystaną, bo przyjmujemy na ogół od 600 do 1000 mg, a tutaj wtedy mamy właśnie 600. Także jeżeli chodzi o herbatkę, naprawdę dobre odkrycie. Jeżeli chodzi o samą kwestię działania ashwagandy, no to jak kto już tutaj siedzi dłużej w branży, wie, że tego się nie da odczuć tak naprawdę po jednym dniu, tylko po dłuższym stosowaniu. Ja ashwagandę brałem w tabletkach, teraz zamieniłem po prostu na herbatkę. Nie zauważyłem tutaj jakiejś dużej różnicy, także jeżeli tamta działała, no to ta również tutaj działa. W ten sposób mogę jej najbardziej powiedzieć. No i na sen. Na pewno mi się ostatnio lepiej spało. Teraz przez kilka dni nie piłem tej herbaty, nie dostarczałem ashwagandy, też mi się witaminy pokończyły. Sen, troszeczkę więcej stresu w ciągu dnia, niestety to się nałożyło, no i ten sen w ostatnim czasie, tutaj przez ostatnie 3 dni nie był u mnie na wysokim poziomie. No i przed spaniem, no świetna sprawa. Nie będę Wam tutaj wciskał, że jest to jakiś produkt, który zdziała tutaj cuda, bo nie na tym to polega, ale jeżeli miałbym postawić na zwykłą herbatę, wypić tutaj przed snem, no to ta z ashwagandą sprawdza się tutaj o wiele, wiele lepiej. No i jakościowo przed chwilą mogliście zobaczyć na załączonym filmie, jak ona wypada. Nie jest to jakiś tam właśnie badziew, jak mówię, tylko naprawdę jakościowo robi duże wrażenie. Okej, tym akcentem zakończymy ten materiał. Jeszcze jak mówię, została mi do przetestowania typowa czarna, jak wypada w smaku. Jeżeli zakupię, to podzielę się już, ale zapewne na Instagramie tam jakąś relacją. Także podaję jeszcze raz odnośnik, wbijajcie. Odnośnie kawy, nie wiem, mogę Wam podać tam na dole jakiś odnośnik. Nie daję Wam tutaj żadnych haseł, bo nie mam tutaj żadnej współpracy, żadnych zniżek z tą firmą. Po prostu wyraziłem swoją opinię, recenzję. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Dajcie znać, co myślicie o tej restauracji, o tych testach, na temat tej kawy, jakie są Wasze typy, jakie Wasze smaki. No i nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować kanału, dać łapki. No i widzimy się w kolejnym materiale. Pioneczka!